Witam serdecznie. Dziś kontynuacja na temat kalibracji młynków. Mamy tutaj młynek Compaq. I powracamy do tematu po wymianie żarn na nowe. Mamy tutaj nowe żarna. Ja już zrobiłem sobie taki test, jak wygląda ułożenie tych żarn względem siebie. Ten test można obejrzeć na jednym z wcześniejszych filmów na moim kanale. I z tego testu wynika, że nadal mamy pewnego rodzaju przecieranie na jednej z części, na odcinku tego żarna. Ten odcinek żarna zwykle to jest mniej więcej od 25% do 33%, czyli od 1/4 mniej więcej do 1/3 odcinka na całym obwodzie tego żarna może przycierać. I do czego teraz będziemy zmierzali? Trzeba opisać, co my właściwie chcemy zrobić, jakie są metody takiej kalibracji. Metody są, przynajmniej mi znane, dwie. Zanim zaczniemy, możemy sobie spojrzeć na widok boczny takiego żarna i spróbujemy sobie wyobrazić, że mamy przekrój takiego żarna. To jest linia, która powinna stanowić równoległą, idealną równoległą do płaszczyzny tego żarna. Więc mamy idealną, równoległą, powiedzmy, linię. Wyobraźmy to sobie. Teraz mamy pewnego rodzaju rozbieżność, co oznacza, że to żarno nie jest idealnie równe. To znaczy ta płaszczyzna tego żarna jest odchylona od idealnej o jakieś tam, powiedzmy, wartości. Możemy mówić o tym, że jeśli wystaje poza tę wartość bazową, zerową, to mamy jakąś tam domenę dodatnią i ona przyciera. I mamy też domenę ujemną, która znajduje się poniżej linii, czyli w tym miejscu, tak? Czyli jest pod jakby tą prostą, równoległą. I teraz mamy dwie możliwości. Pierwsza z metod będziemy próbować za pomocą pierwszej metody podnieść domenę ujemną po to, żeby wyrównać, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ta płaszczyzna tego żarna nie ma tej górki. Chcemy zniwelować tę domenę dodatnią. Chcemy to wyrównać, czyli musimy podnieść wszystkie te punkty, które nie są wykazane na naszym teście. Więc jeśli przecieramy na tym łuku odtąd dotąd, to znaczy, że musimy podnieść całą tę część. Jak będziemy to robili? No, możemy to robić w różny sposób, ale dość sprawdzona i polecana w internecie metoda to jest zastosowanie folii aluminiowej, którą składamy podczas kolejnych testów po to, żeby podnosić całą tę część tutaj. Więc będziemy składać folię aluminiową i wkładać takie właśnie odcinki tej folii w miejscach, które są poza tym łukiem naszym tutaj. Czyli głównie przy śrubach, ponieważ one będą miały największy wpływ. Ale oczywiście dobrze by było też zabezpieczyć te miejsca pomiędzy. Tak? Więc tak będzie wyglądała nasza kalibracja. Podniesiemy całą tę część po to, żeby wyrównać to do płaszczyzny. Druga metoda będzie nieco bardziej skomplikowana, ja tylko nadmienię. To jest metoda, która działa w drugą stronę. I chodzi o to, że jeśli mamy równoległą, która pokazuje nam, że mamy tutaj w tym miejscu mamy domenę dodatnią, to chcemy tę domenę dodatnią zniwelować i będziemy ją ścierali. I co będziemy właściwie ścierali? Warto się zastanowić, dlaczego w ogóle takie coś powstaje. No, pierwsza z przyczyn, dla którego mamy takie domeny dodatnie, to znaczy mamy odchył, który przyciera, to mogłaby być pewna nieregularność samego żarna. Ale to jest mało prawdopodobne, dlatego że istnieją bardzo restrykcyjne zasady dotyczące tego, jak te żarna powstają. Więc szansa na to, że same żarno jest problemem, jest bardzo niewielka. Druga rzecz to może być ewentualnie, ale to w przypadku żarna dolnego, na przykład sposób mocowania na osi. Może być delikatna precesja, która powoduje, że odchylenie tej osi tutaj nadaje ruch precesyjny temu dolnemu żarnu i niestety wtedy mamy trochę większe problemy z kalibracją, ale oczywiście też da się to zrobić. Trzecia i najbardziej prawdopodobna przyczyna
taka, która statystycznie się najczęściej zdarza, to są pewne niedoskonałości w samych uchwytach żaren, zarówno w uchwycie dolnym, jak i w tym uchwycie górnym. To ta część, do której przykręcamy żarno. I proszę zwrócić uwagę, że najczęściej te problemy dzieją się w miejscu, w którym mamy śruby. Statystycznie właśnie to jest najczęstsze miejsce. Tu mamy przykręcaną śrubę. Najprawdopodobniej dlatego, że po obróbce, po wytoczeniu tego elementu, w momencie, kiedy przewiercamy w tym aluminium dziurkę, prawdopodobnie powstają jakieś tam niedoskonałości przy gwintowaniu i to wystarczy do tego, żeby stworzyć delikatną niedoskonałość w tym miejscu. I to nie są duże niedoskonałości, bo mówimy o różnicach rzędu być może kilkuset mikrometrów. Jeśli to są różnice rzędu kilkudziesięciu mikrometrów, to właściwie nawet bym sobie chyba tym nie zawracał głowy. Natomiast jeśli to jest powiedzmy tam do tych 500 mikrometrów, to już można to skorygować i zwiększyć ten obszar przecierania. W ideale to on powinien przecierać na całej długości tego żarna, tak? tej krawędzi tnącej. Więc w ideale tak powinno to wyglądać. Natomiast z reguły jest tak, że są właśnie jakieś takie obszary przy śrubach, które trochę odstają. I to będzie miało znaczenie, to będzie miało duży wpływ przy bardzo małych przemiałach. No bo wiadomo, że jeśli mielimy coś, co ma dużą ziarnistość, jakąś tam kawę powiedzmy do metod przelewowych, to nie ma problemu, tak? To znaczy ta różnica tutaj w tych drobinach jest pomijalna. Natomiast jeśli schodzimy do espresso, to ma to już duże znaczenie. No i oczywiście jeśli schodzimy jeszcze niżej do metod tureckich, do tygla, to będzie miało oczywiście jeszcze większe znaczenie. Chcemy uzyskać jak najmniejszy, jak najdoskonalszy przemiał przy zachowaniu jakiegoś powiedzmy zdrowego rozsądku. Nie chcemy też, żeby to było zbyt idealne, ale o tym opowiem w innym filmie. Za chwilkę przygotuję taki przykład, pokażę jak to wygląda, co właściwie robimy. Choć wstępnie opowiem, że tak naprawdę chodzi o to, żeby drobne paski aluminium umieścić pod żarnem, pomiędzy uchwytem żarna a samym żarnem. Dokręcamy wtedy to żarno i testujemy po raz kolejny, ścierając tę warstwę, dodając tusz na ostrzach dolnego żarna i testujemy, jaki jest w kolejnych etapach, jakie jest rozprowadzenie tego tuszu. Stopniowo dojdziemy do punktu, w którym to rozprowadzenie jest jak najbardziej idealne. Nie będzie oczywiście w 100% idealne, ale będzie lepsze. I to da nam znacznie lepszy przemiał. I to będzie widać zwłaszcza, tak jak mówię, jak zejdziemy do poziomu pyłu. I za chwilkę ja tutaj dodam film, już jak umieszczę te wszystkie paski, pokażę też jeszcze jak to robię. I pokażę końcowy efekt, jak to powinno wyglądać. I być może, jeśli się uda, podam też, jaki dźwięk ten młynek wydaje po dość, powiedzmy, dobrej kalibracji. Mamy teraz rozkręcone żarno i górny uchwyt żarna. Warto zwrócić uwagę, że rozłożyłem te śruby w taki sposób, w jaki były przykręcone. Chcemy zmniejszyć ilość czynników, które mogą być losowe. Raczej nie powinno mieć to wpływu, ale ja zwykle się zabezpieczam. Druga sprawa, ja też zawsze zaznaczam w dwóch miejscach dwa punkty, które wskazują, jakie jest ułożenie żarna za każdym razem. Tak? One muszą do siebie pasować. Teraz tak. Jeśli się przyjrzymy temu, jak wygląda górny uchwyt żarna i generalnie w ogóle jak wyglądają żarna, to warto zwrócić uwagę, że jak się spojrzy na spód żarn, zdecydowana większość z nich będzie miała pewnego rodzaju wypukłość tutaj. I prawda jest taka, że większość tego żarna w ogóle nie ma kontaktu z uchwytem żarna. Ta część, największa tutaj powierzchnia, która jest, ona nie bierze w ogóle udziału, jeśli chodzi o kontakt z uchwytem żarna. Dlaczego? No, dlatego, że większa powierzchnia prawdopodobnie miałaby większy wpływ na różnego rodzaju odchylenia. Między innymi, tak przynajmniej uważam. Uchwyt żarna ma, jeśli się przyjrzymy tutaj,
jego konstrukcja wygląda w ten sposób, że on ma takie wgłębienie tutaj. I w to wgłębienie wchodzi żarno. Tak? W tym wgłębieniu on będzie się znajdował. Też warto zwrócić uwagę, że on idealnie nie pasuje. To też trzeba przy przykręcaniu trzeba zwrócić uwagę, żeby dokładnie równo to włożyć. Bo można przykręcić krzywo. Na przykład tak. Nie jest wtedy równo. Chcemy to zmniejszyć. Ale do czego zmierzam? Mamy to zagłębienie. I teraz jeśli tu mamy tą malutką wypukłość, a tu mamy to zagłębienie, to zdecydowana większość tej powierzchni tutaj nie bierze w ogóle udziału przy układaniu żarna. Tak naprawdę tylko i wyłącznie ten fragment tutaj bierze udział. W związku z tym, jeśli będziemy układać folię aluminiową w tym miejscu, to musimy ją układać tylko na zewnętrznej tutaj krawędzi tego. Tylko w tym miejscu. I w zasadzie najlepiej jest to robić mniej więcej przy otworach, w tych miejscach gdzieś, tu i tu, i tu i tu, ale też oczywiście pomiędzy. Także dobrze by było zrobić taką dystrybucję kilku punktów, w których będziemy dokładnie tak samo zagiętą folię aluminiową układać. I co robimy? Bierzemy sobie prosty fragment folii aluminiowej i będziemy go sobie zaginać. Ja to sobie już, powiedzmy, biorąc pod uwagę, jaki jest kształt tego, ja sobie po prostu będę to zaginał w takie paski, tak? Powiedzmy na, złożę sobie to sobie na 4. I jeszcze raz. I taki pasek złożony będę sobie układał w tym miejscu. Widać to? Mam nadzieję, że widać. W tym miejscu. Można to oczywiście zrobić też jeszcze w taki sposób, że ułożymy go tak. I wtedy sobie dociśniemy przy układaniu żarna, to się dociśnie. To też jest dopuszczalne, moim zdaniem. Chociaż wolałbym, żeby nic tutaj mi nie wystawało. Ale testowałem, że to również działa. W ten sposób. I dokładnie takie coś będziemy sobie układali dookoła. Na tej przestrzeni tutaj. Żeby podnieść całą tę, jak już mówiłem, domenę ujemną. Ułożę to już poza filmem. I pokażę, jak wygląda to po kalibracji. Co jeszcze jest ważne? Najprawdopodobniej za pierwszym razem nam się to nie uda. To znaczy, będziemy mieli to albo za słabo skalibrowane, albo za bardzo. I wtedy pojawią się nam nowe domeny dodatnie. Co zrobić? Zredukować oczywiście. To jest metoda żmudna, trwa długo, ponieważ musimy sobie dopasować, jakiej właściwie grubości potrzebujemy te paski aluminiowe i one rzeczywiście muszą być bardzo podobne do siebie, więc dobrą metodą jest przyciąć je na odpowiednią tak samą długość i składać je po prostu w ten sam sposób. Dzięki temu, tworząc powiedzmy 5 takich pasków, można je sobie rozłożyć i mając tę samą grubość, powinniśmy uzyskać dość jednolity wynik. I to jest ta metoda, to jest pierwsza metoda kalibracyjna. Ja pokażę, jak to będzie wyglądało po tym, jak już ten żmudny proces przeprowadzę, ponieważ zajęłoby to zbyt wiele czasu. To jest metoda, która może zająć nam wieczór lub dwa, ale w momencie, kiedy już to sobie skalibrujemy, to możemy być pewni, że przez bardzo długi czas nie musimy z tym nic robić. Więc jest ona żmudna na raz, ale potem kalibracja właściwie trwa aż do wymiany żarna, co w warunkach domowych może zająć bardzo długi czas. Pierwszy test za mną. Jak stwierdzić, że przesadziliśmy? Proszę zwrócić uwagę po pierwszym teście, gdzie jest zakolorowany obszar. Tylko i wyłącznie mamy bardzo malutki ząbek tutaj, prawda? I jeśli się przyjrzymy tutaj, może będzie to widać. W tym miejscu, tu, jest folia aluminiowa. To znaczy, że dokładnie w tym miejscu tak podnieśliśmy ten fragment tutaj, że tylko i wyłącznie w tym miejscu nam się zakolorowało. Tu w tej chwili jest domena dodatnia. To znaczy, że przesadziliśmy i należy przyciąć to miejsce tutaj. Należy skrócić ten fragment, bo daliśmy za dużo folii aluminiowej. I w tym miejscu teraz przycieram.
Chcemy to zniwelować. Uruchamiamy młynek po kalibracji i spróbujemy powoli schodzić. Nadal słychać pewne tętnienia, ale różnica jest przy przykręcaniu. Chodzi o to, że kiedy przykręcamy uchwyt żarna, to różnica pomiędzy wystąpieniem tego tętnienia i dość jednolitym dźwiękiem. Ja sobie to spróbuję jeszcze raz pokazać. To słychać tutaj. Pomiędzy jakimś delikatnym nawet tętnieniem, a dość jednolitym dźwiękiem jest bardzo niewielka przy regulacji. To znaczy, że nadal mamy pewne tętnienia w niektórych miejscach, to znaczy w niektórych momentach, w niektórym miejscu na krawędzi, na obwodzie krawędzi trącej są jeszcze pewne delikatne nierówności, ale one są już niewielkie. Pytanie, czy chcemy schodzić do jeszcze bardziej dokładnego ustawienia, do jeszcze bardziej dokładnej kalibracji, czy nie. Jeśli byśmy chcieli, to oczywiście dalej można. Zejdziemy tutaj do granicy gdzieś tam, powiedzmy, no tej grubości folii aluminiowej. Moim zdaniem nie zawsze ma to sens, ale oczywiście jeśli ktoś ma czas i ma chęci, to podejrzewam, że dałoby radę taką kalibrację doprowadzić no niemal do ideału, tak? Jest to oczywiście trochę czasochłonne i pracochłonne, bo jednak musimy to cały czas robić. O, i proszę zwrócić uwagę, co teraz mamy. Po dłuższym ustawianiu widać, na początku pokazywałem, jak to wyglądało. Natomiast teraz, wezmę sobie tutaj wskaźnik, widać, że mniej więcej w tym miejscu się zaczyna, chociaż tak naprawdę ta linia niebieska, ona jest na całym obwodzie. Ona jest na całym obwodzie, na końcówkach tutaj widać, że to jest obwód już się styka. Tu się zaczyna grubsze przecieranie delikatnie i ono idzie prawie równo przez cały ten obwód tych krawędzi tnących aż do tego miejsca. Tu jest delikatna różnica, tutaj brakuje. Można by było tutaj dorzucić, bo w tym miejscu nie mam folii aluminiowej wsadzonej. Mam w tych i w tych miejscach tutaj. Tutaj była standardowo ta wypukłość, którą było widać na samym początku, ta nierówność, i podnieśliśmy to w tym miejscu i w tym miejscu. Tak, to są cztery punkty. Mniej więcej to jest, jeśli dobrze pamiętam, tu, tu, tu i tu. I wyrównaliśmy sobie to niemal do ideału. Jeśli na tak niewielkiej regulacji grubości mielenia, na dosłownie jednym małym skoku, jesteśmy doprowadzić do takiej sytuacji, to myślę, że młynek można uznać za skalibrowany. Oczywiście tutaj nadal można by było trochę to podnieść w tym miejscu, natomiast nie jest to konieczne. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na tym wyjściu tutaj widać, że ta farba nam dotknęła tej krawędzi, a tak naprawdę, kiedy kawa będzie nam wychodziła, ona będzie tutaj w tym miejscu przez te niewielkie otwory, które tu są w tych punktach, ona będzie tędy wychodziła. Więc przy mieleniu, nawet tureckim, powinno to być bardzo dokładne. Ja sobie sprawdzę, jak wyglądają te efekty mielenia, natomiast moim zdaniem to jest już, można uznać ten młynek za skalibrowany. On będzie dokładnie mielił nam kawę. Na pewno dużo lepiej niż przed taką kalibracją. Można spokojnie, myślę, że do poziomu mielenia kawy po turecku, czyli do parzenia w tyglu, można by spokojnie już z takiego młynka skorzystać. Nie ma problemu. Nie mówiąc już oczywiście o espresso, bo to też powinno być już dokładnie zebrane. I teraz tak, to jest pierwsza metoda. I drugą metodą, którą będę tutaj stosował, to będzie doprowadzenie uchwytu tego żarna górnego do takiej postaci, która nie będzie wymagała folii aluminiowej. Mam nadzieję, że się to uda i będzie to kolejny film o regulacji, o kalibracji młynków i mam nadzieję, że to zakończy cykl generalnie kalibracji młynków. Będę jeszcze mówił o takiej ważnej kwestii jak
czy można regulować młynek, gdy młynek jest wyłączony. To też pokażę i wyjaśnię, o co chodzi, bo widzę, że tutaj jest dużo niejasności. Pojawia się też w komentarzach kilka takich, powiedzmy, że kąśliwych przypadków, gdzie ktoś zwraca uwagę, że nie wolno regulować młynka, gdy jest wyłączony. Ja wyjaśnię, dlaczego można i kiedy można. Na dziś to wszystko. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.